duety. Ale dziś, wczoraj nadeszedł następny tekst Tisfandi, Macja Bandura, dziś bardzo ciekawy tekst. Wiecie, mu me spisuny, ja ci jest na zatytlowuli Głeści Ziane w sprawie samorządu i gospodarki. I pierwsza sprawa, i tak do czego my doszle, to jest tak. Jest na klasie Bamajo, ja ci nie, jo. I teraz, jak już w swojej gminie w Cazie dobyło w szkole dziecko pojacha na wycieczkę z Kasie Pścigły, czy żeby była debet, tyfla, czy żeby pomocniczy Jantek był w gminie, to co? To już muszę iść z proces, a po wymysle, z kranty ma droga, ma jak to zrobić, żeby ten wójt Kasieba, na Kasieba, ze Kasiebi są autochtonami i mieszkają od 6 wieku, żeby on to zrobił. I dla nas to nie jest normalny. Kaszebis na dyzdnia tak po prydze w gminach to musi być jeszcze jakoś uproszony i chcemy to zmienić. Jak to mamy tu sobie prawie wypisuny? Na masa nie widzę i co chcemy zmienić? To, że feleje łódźbo w Kasie Pścigły na rozmaitych etapach. To znaczy, że w jednej szkole je, w Dredzi nie ma, a w je w 4-6, a w jeden trzeni, bo łódź widzi, że nie ma deczków, nie? I tak nie może być to za nowego ładne, żeby to zmienić was. Dali za mało kulturę kasiepści, inspirowany tyś przez wesietne. Ja przed te są Kasie mama, a po wyborach, nie, ja nie wiedział, ja nie chciał. I my chcemy też to zmienić i tym łódźom przewyciwać łódźm, że tak nie i będę musiał, bo Kasiebis na derby was. Wyszła sprawa, nie przekazywanie subwencji, jaką państwo płeście dywy na Kasiepści do szkółów. I tak je pewno w każdej gminie. Nie wiem, czy was jest z tym płetkele? Jo. I to we nas zanelegi, gdzie my, jak widzimy, że te decyzje nie są przekazywane, płyniemy do gminy, do wójta, na rada gminy i szeczymy. Spitumy, gdzie te decyzje idą. I tak po prywce, to my musimy lepilować tego, jak to z tyma sprawami jedna, i co mamy. Za mało tych tyfli z tablice miejscowości są, ale tablice ulic tego nie ma. Bo my doszli do tego, że jak naszym wójtom państwo dywu decyzji, to oni je chętno bierzą. Na szkoła, jo. Na tyfle miejscowości, jo. Ale jak oni mają tyfle strasów zrobić i ze swojego zapłacać, to nie. Pomocniczy Jancek wprowadzać, czyli to, co mu z ustawy, ze jakimś z tych gminów może to zrobić, zrobiony mu to lepiej. Czemu? Bo za to nie ma ani detków i to nie jest dobre pewne. No za czym? Płacą to się wiznać bac. Lepiej te detkły detki. I to my też musimy zmienić. A kto jak nie wiem. Za mało zróżnicowany tę ofertę je. Często je tak, że je jakoś rozegracja gminną, to leje gdzieś białci w ruch na fio, żeby nożyczki przytrzymać, jak je przecanty w stanzi, nie? I to wszystko. My chcemy, żeby ta oferta kaszewsku na Kasiewach, gdy my jest na kłysę, była bogato zróżnicowana i dla wszelajacich ledzy na wysoki niebiznie. I żeby to tyś gmina dbała, to my tu kiedy tyś dbało z dłoniwi znajomych, a Kasiewści, bo ja cię wezmę z kibuny i tę kulturę. Nie byle co, byle było. Jak to jest Kasiewski, to już dobrze, nie różne jak je niewizna. To jest wyśnik, jak to jest zrobione, jak to jest rzekły. I za mało... Aha, za wąści postrzeganie Kasiewizny. My często Kasiewizna i w gminach też traktuje, no lek kultura i język. A my jest giedele w naszej sekcji, że to są płetnicowie. To jest to cały dzeniany w kół, jak się też jakby przenależy do Kasiewizny i my ta swiąda w gminie też możemy zmieniać, bo może im się sobie przenącele, że takie i nie można tego zmienić. No i wikszu taci popiarcy i przychylną swój, to wiesz, że są nowe inicjatywy. Gdzieby założyć taci koło Kasiewści, a może koło Haftu, a może taci, a co w gminie? Moje zrzeszenie wystarczy, raz na rok spotkamy się i je dobrze. To też można zmieniwać. I brak promocji regionu. Taci koło głowy, bo Kasiewizny, tego, że jo, sekyta, my w gminie gdybymy po Kasiewsku, przyjdź do nas petent, ja ci gdy po Kaszewsku, bardzo baro aktniony, to zachancywanie ze strony gminy. Tego tyś nie ma. Pisz ta pismiona po Kaszewsku. Dumę dydywku urzędnikowi, co znaje kaszewski język, bo mamy to w prawie zapisuny, ale nigdy nie je bez wyskuny. No i jeżeli by taci zajania były w gminach,
A może ktoś z nas jest tu nieradnym, ujta, mu mówię, że tyle sobie zmieni, nie ma zemestru leodetka, no wam za tyś pokaszeli z niemestru, czego rzecimy wam z całej sekcji samorządowej, a jest sprawy gospodarczych, krótek na życzenie, równo 4 minuty i uwielbiam. Te gospodarcze sprawy nam trochę czasu nie starczyło, ale z pewnością gdybyśmy mieli więcej tego czasu, to była bardzo burzliwa dyskusja. Z takich krótkich postulatów, które też mamy, to tak, promowanie poprzez samorządy produktów tradycyjnych, większe promowanie, bo robi to samorząd województwa pomorskiego, ale jeżeli chodzi o gminy, to tak dużo się nie dzieje, za mało się dzieje na pewno. Druga sprawa. Preferencyjne przepisy w odniesieniu do regionalnych przedsiębiorców. Chodzi o przedsiębiorców produkujących produkty związane z regionem. Chodzi o to, żeby te firmy były przez samorząd też wspomagane, a samorządy mogą to czynić na różne sposoby. I ważna sprawa, ciekawy moim zdaniem pomysł, stworzenie prestiżowej nagrody, tak jak była kiedyś Teraz Polska, dlaczego nie stworzyć Teraz Kaszuby? I byłaby to marka nasza kaszubska, która promowałaby faktycznie te najlepsze produkty. Ale czemu nie możemy zrobić stolemów gospodarczych i stolemów samorządowych? To pytanie do nas wszystkich retoryczne. Tej drecha mój i chcące rzec na prywdę, co ja w im na kwesno się siłujem z wsiedci chcę w adnoziu je kłaźnił drożyścia i ziem jem robił le co jem chcę. Just
ale z Rzeszy bardzo wiele młodych. Kasia wszystko jedno daje ci, ja ty się reprezentanta, a tu weszło, że tyli do Leśników Kasia ci jedno te przeszło. Zimowego mówię tu Nowi z Jostry, do Leśników Zrobic, ale bardzo serdecznie witam, no i organizatorów przede wszystkim. No i rzeka te referat przyjdnoce, Kasia wszyscy resznoce, to miało być tak pozwony, że to są cieręci rozbił. Tak poprawdzę o tych cierękach, bo no dla nas moderatorowie w tych cierękach, tak poprawdzę, ja ci te cieręci, bo mu to ledwa za mnogo. Nawet nie jestem w sztance tego przewidzę, to wabu, te cieręci prowadzę. No i wtedy myślę, że przejdę do godania, przyjdę lepszego czasu jak dzisiaj, jak tu i teraz. Tu i teraz tworzy się historia. Prawie teraz mamy historyczny sztuk, pierwszy kongres młodych Kasiewów. I to jest historyczny moment. I to, że wam tu przeszła, to znaczy, że coś co w lecach zmieniło. Że rodzi są rewolucją, na naszych płeciach. Na naszych płeciach rodzi są kasiewską rewolucją. Lecy jak mają dość tego, że, nas, że nasza tożsamość się ograniczy wolno do tego, że jak ja są za wiele wepija, to są za źle tobaka. My chcemy też na wicy od Kasiewizny. Bo my jesteśmy pokoleniem na granicę. My jesteśmy pokoleniem jak no pierwsi. Nie przechodzą, nie ma kasiewczy, bo nie znają nas do domu. My są kasiewczy, bo mamy nauczony w szkołach, jomu są nauczony w internecie, ledzę są w rozmaitych placach uczą, ale coraz mniej, po prostu nie ma w takich familiów, gdzie są uczyć ledzę po kasiewsku. Z drugiej strony, my jesteśmy pierwszym pokoleniem, jak ci mówią nikt nie godzi, że kasiewki są kimś głębszym. Że my jesteśmy pierwszym pokoleniem, jak go do pokaszewsku, to jak jedzę autobus za ciebaną, to nie zniesie po głosu. Sroma tam, bo głos odzeraz. Nie, my go do mojego głosu, a jak komuś nie pasuje, to niech wypieprzy to serce. Taka prawda. My jesteśmy tym pokoleniem na granicę i temu ja wam godzę i chcę, żeby wam to wzała serio. To nie jest jako teraz moja, nie wiem, retoryka pod publika, że teraz jada. Nie. Nasze pokolenie ma przed sobą zadanie, czyli najważniejszym zadaniem w naszej historii. Prawie my mamy przed sobą najważniejsze historyczne zadanie, pokazać ludziom, że nikt nigdy nie będzie nas traktował przedmiotowo. Że nikt nigdy nie będzie traktował naszej tożsamości jak na czegoś, co jest dodany do czegoś. My jesteśmy pierwszym pokoleniem, jakie zrobi prawie tak historyczną rzecz. My jesteśmy pierwszym pokoleniem rzeka, które no, my jako pierwsi sami będziemy pisać swoją historię. My nie przyjmujemy cezych narraców. My sami napiszemy swoją historię. I to jest najważniejsze, co ja chcę rzec. Reszcie przez tamte szorce. Ja wam chcę coś teren poprowadzę najważniejszego rzec. Tego nie ma widzec. Tego nie dodają w telewizji. Jak my wychodzimy na strasę, my tego nie widzimy. Ale tu i teraz jest Wayna. To jest Wayna we cebie. We to kim to jest. My bierzemy udział w Wayne, we to kim to jest. Czy to jest produkt na wielkich korporacjów, które za cebie decydują, co ty musisz na sełebec. Jak się mówić te słegoś? Co ty mnie samowidzec? Co ty myślisz? W co ty musisz wierzyć? Czy to jest człowiek, jak ci sum pisze definicja samego siebie? Prawie we to teraz to ci Wayna. I we to jest w całej kasiebie z niej. We pisali swoje historie samemu. Na naszych oczach dzieje się rewolucja i teraz pytanie, nie czy ona sobie wydarzy, ale czy ty chcesz tworzyć historię? Czy ty chcesz prosto jak przeżyć? To jest to, co się teraz dzieje. To jest to, co się dzieje na naszych oczach. Webzilla ma film Matrix? Ja? Ja krótko rzekłem, co widzę. To jest film science fiction z 2009 roku, także tu moi ledzą młodsi jak ten film. W tym filmie jest to, że w 2007 roku maszyny dobyły władzę nad człowiekiem. Są tak inteligentne, że zdominowały ledzy, i nauczyła się czerpać energię z ledzy. Uspała ledzy, ledzy żyły w takich kokonach, podłączone do jakiejś maszyny i te roboty, te maszyny zabierały nam energię, ale żeby ledzy nie buntowały, to podłączyły nasze mózgi do wirtualnej realności, do wirtualnego świata, jak się one zaprogramowały. I w tym świecie człowiek co żyje, jemu sobie dowo, że to wszystko są dzieje po prostu. Że mu robię, tak, ledzy do tej roboty, tego odpoczywa, że jest. Ale są na są łędy i są pracę temu zbuntowane. I oni są włomywani do tego wirtualnego świata, żeby łowić tych ledzy, które coś rozumieją, i żeby ich wyłowić i dawać im później możliwość to biopływanie z tymi maszynami.
i oni chcą koniec końców uwolnić się w cichlecie. I oni nawet są programista. Ja ci co z tam widzę, gdzie on rozumie, że co z tym świata nie graje, że on jak go zaprogramowany. I oni są w umele, godele z nim, rzekłem mu we wszystkim, jak poprowadzę bezdrzy świat. I wtedy była taka scena, jaką bardzo często w internecie, bo pewno kogoś ja znaję, że ten przydnik tego buntu, bo powiedzą mu wsiadkę, wecy go dwie pyle. Młodro i czerwono. I go do... Tyle ty musisz wybrać. Jak wezmiesz młodro, to witro sobie budzisz koło sobie doma, zabudzisz we wsiadkę, budzisz dalej żyć w tej wirtualnej reszmocy i budzisz wierzył we wsiadkę, co sobie rzekł. Ale jak wezmiesz czerwono, to nie wiem odwrotu. Ty budzisz młodym człowieka i budzisz razem z nama piątkowego. I prawie taką sytuację sądzę teraz. Waju wieta, co w tym świecie widzę. I teraz, jak wezmiesz młodego pyla, to wrócisz do domu, spytałem sobie, jak było na kongresu, te rzeczy, a, fajnie. Później odetniesz komputer, będziesz webzylił te same memy w internecie, jak ci webzyrają ledzy na całym świecie. Będziesz webzylił te same slotci na tych samych telewizjach, jak ci webzyrają ledzy na całym świecie. Pójdziesz na imprezę bawić, to tak jak bardzo są ledzy na całym świecie. Dostuniesz gastrofazę, pojedziesz do McDrive'a. Może tak być. Przeżyliście sto fajnie przyjemnie rzeczy. Ale możesz wziąć się do pyla. I wtedy nawet jak będziesz robił to samo, to ty nie jesteś tym samym człowieka. W rewolucji w siebie z niej tak sobie wydarzy. Teraz pytanie. Czy ty chcesz tworzyć historię? Czy chcesz tworzyć historię tak jak ty w sierpce wiódź i ledzę w dzejach świata? Ja ci nigdy nie przestaną nas inspirować. Czy może chcesz, żeby twoje dzieci prosto przylecał? Ja już w sierpce, teraz przed tobą je metro i czerwono pyla. To wybierasz. Było bardzo ciekawi i było bardzo, można powiedzieć tak, że nawet wszyscy te telewizje w tej sekcji medialne, wtedy to tutaj jest moment, no medialne jest bardzo szeroka, ale moment i Wasza redaktor już może powie też jak to rozumiem. Witaj Pani Baro. Ta medialna można rzecz, że ona parą ci te wszyscy sekcje w internety były prezentowane, bo bez mediów te postulaty nie wyzrzą tego światła dziennego. Ale i maso Westoglowie zastanowili, co iś dzyzdzyń lepiej zrobić, żeby ta kasiarska misja mediów, środkowe byli, informacyjny, kontrolny, edukacyjny, integracyjny, ale Westoglowie ta budzący świadomość kasiarskiej apartności i tożsamości i identyfikacji z miejscem swojego zamieszkania by zrobić i tych postulatów to jest dość stale, ale jak je mówił na imię Adama Hebla, to sobie pomyślał, że najlepiej, żeby zrobić szeroko zakrojoną kampanię medialną pod hasłem Wabierz czerwoną pyla. I to w YouTubie, w nowych mediach, tradycyjnych mediach, bardzo często było. I co robią w kasiewskich mediach, własne muszą piersi ta pyla zaziec. I ma, deklarujemy, że my to zrobimy, źle bytem was, że tak się możemy jeszcze nie zrobić. I to jest pewne. Ale karną, pewno zysypało w tej sekcji medialnej, to było zróżnicowane, czyli to wiek, geografia, jakieś doświadczenie, tych doświadczonych gazetników tak wiele nie było, ale ludzi i przemyślenia były dość ciekawe. Robert Teren tak piąknął, trzymie ten mikrofon, Teren, rzecie, co ma tam lichty łybeska? Ja to zaraz co przywrócę, myślę, że chyba nic, co? Jak to sobie się utrzymi? Bo nie dalej w Manciu. Może bądźcie, o, też okej, okay. I my mamy taką łybę, żeby zrobić redakcję kasiewski w mediach publicznych, żebyśmy my jako Kaszewi mieli swoje te redakcje, przyjmujemy w telewizji Gdańsk, czy w Radiu Gdańsk, żeby jednak my byli jeden, żebyśmy my to mogli przed tym robić. I tu też, żeby stworzyć alternatywny dredzi Radio Kasiewski. Bo tak naprawdę mamy bardzo wiele
ledzy, które są interesowały różnymi temami. I tak, żeby zrobić coś o wyższej jakości, żeby też publicystykę wprowadzać, żeby też mieć ten jakostowy głos. Zwiększenie też treści kasiewści w mediach publicznych i ten dostęp, żeby są kasiewści akcenty, żeby też my, młodzi ledzy, są wątpliwe ta inicjatywa, bo to jest większy błędu z tego, jak my możemy robić, a my mamy tej energii. Też powstanie pisma, powstanie gazety, tak się stricte kasiewści nowi, żeby dać głos ustawy znowu. Nowe kasiewści. Nowe kasiewści. Dokładnie. Stymulowanie mody na kasiewę i kaszubszczyznę. Bo to powiedzę, że my jako media musimy w końcu wziąć za ruetę w tym, żeby pokazywać, no nie ci daje wartość i żeby stymulować tą modę, żeby ją tworzyć, żeby też ledzę z całej Polski nam zazdrościła, że mamy taki fejny, dodymy akurat wartość kasiewa, a może nie, może jak Adam Hebler powiedział, że na pierwszym mylu powinna być kasiewa. Kanał na YouTube, to coś, co ogadał akurat no, Adam Hebler, że mu na taki narządza ze dniowi XXI wieku, a może już XXIII wieku. I możemy robić wszystko, żeby stworzyć taki stricte kasiewski kanał YouTube, na którym możemy gadać, łykasiewa po kasiewsku. I będą też ciekawe rzeczy robić, może jakieś krótkie filmicie, i tak dalej, żeby to jeść bez wyskac, bo mumę w tym mylu, no nie ma nas, nie ma nas, tak można powiedzieć. Jest kaszubska gospodarka, którą my z Piotra Pastalca prowadzimy, taki kanał, a to może byłoby zrobić taki stricte kasiewski. I żebyśmy też śle jako gazetnicy, ambitne dziennikarstwo, żeby meso nie byle poważnie optymizmów dla nas bliźnich i żebyśmy my generowali i żeby to było ambitne środki. I też był taki głos, że ZKP jest bardziej informowało wokół tego, że jest portal kaszubi.pl, to żeby też gazetnikom dawało te informacje. Mieci i wid, nyłka, tak jak moi pierwsi pierwszy przychodzi Remusa. Nyłka to jeden mieć i wid i ma, gazetnik sobie to zatracą. I też był taki pomysł, od młodych ledzy to weszło, że powiedziane, że czasem trudno po kasiewsku są czyty, ale żeby może zrobić tak, żeby te informacje publikować w sierpcich mediach dwujęzycznych, czyli po polsku i po kasiewsku, żeby nawet ktoś jak nigdy po kasiewsku, a chce co dowiedzieć, to żeby sobie mógł widzę akurat ten tekst po polsku, tak, i po kasiewsku. I żeby bez wyzysku była też ta informacja, ale też to byłoby taki droga do tego, aby insi, którzy nigdy po kasiewsku, co też zaczęły interesować i może też akurat bez wyzysku dosyć, żeby co nauczyć tego kasiewściwe, że pozywali, to byłoby taki fajny akurat no, narządze do tego. Szeroka, zakrojona kampania promocyjna, medialna. No, mamy też tych kampanii... Bez czerwonego byla. No, bez czerwonego byla, ale w takim myśleniu, że kiedy są pokasiewa, że ta promocja i tak dalej, ale żeby przedstawiać nie tylko jak to piątka, ale też historia, żeby też język pokazać i żeby to szło na globalne bina, mogę tak powiedzieć. I też, co jest? Nowe media, żeby wezwyskiwać nowe media, bo jak widzimy, media to są wszystko zmieniły i ledzę też są w internecie, na portalach społecznościowych i tam są ledzę i tam, żebyśmy my, jako media, jeść lepiej w hydele i żeby prezentowała te kasiewści rzeczy i też te, co młodzi są interesy. I żeby też chcemy stworzyć taką aplikację medialną, która będzie łączyła w sieci wiadła z kasie. Dowolny dzienny telema informacja ma, co nasi starkowie bez rąk. Takie to jest różnica. Trzeba te
plewel zemno forcelec i wypnosą je wartościowe dziennikarstwo. I tymi te postulaty, tak wyprzedzą, są kierowane po pierwsze do publicznej telewizji i radia, bo jest pełnoprawny obywatel, mam się tego kraju. Ustawa nam ma to zagwasniwy, tym my chcemy tam mieć swój program, łatwiej niż to, co je dopisze, swoja kasiewską redakcja, program informacyjny, edukacyjny, to idzie o telewizja i o radio, o projekt ustawy o mediach nierodnych, kalendarze powstaje, wadrzy na to, że dyry nam ma iść mniejsi prawa niż do tych czyst. Tak, wadznimy się i od tego są kasiewskie media, żeby były tym pisać i domagać co w miono naszych kasiewów zmiany tego stanu żyć. Dradzi to są oczywiście kanały, tak jak Magdalena, YouTube, ale stworzeni dradzi kasiewscy stacje radiowe, myślę, że bardzo ważne, staciem usadzeniem na tych wystrzygnych kasiewach. To jest to, co jeszcze postulował Karol Krew, mały ten Gedele za czasów najmłodostce, na przełomie lat 80. i 90. No i ten wystrzód kształcenie, bo myślę, że to jest bardzo ważne i mam z tym do czynienia z młodym gazetnikiem, ma się specjalizować. Jak ma, chcemy nie jestem, nie się bić, nauka i edukacja, ta misja edukacyjną mediów, bo ona jest jakaś jakby najważniejsza, ty musimy sami mieć ta wiedza, ty musimy sobie czymś specjalizować. I te warsztaty dziennikarzy, praktyka tam na jedy, gdyś deklaruje i tacie wystrzód, chcemy. To jest równo, czy to będzie przy uniwersytecie, czy ja, czy inny uczelni, żeby sztyldować świadomość tych młodych gazetników, którzy pójdą później do kasiatów, czy to widzę przez nowe media, czy tradycyjne media, czy kanał YouTube, to jest równo. Najważniejsi, żeby on wiedział, z czym do kasiatów tych, co ty mieszkają od lat, tych, co są dysy, USTL-e, widz. Także to jest najważniejsze, myślę, że ja. To w środku są na małydy, ma tego zumę rychty bezpieczna. A na sam koniec chcę podziękować za liczbę, za zaproszenie tyłę i dać ci przekaz medialny trochę ze Zmichem, z Darkiem, Szymikowskim, Terem Wysydzy, Gienekiem Przeczkowskim na Gdelezie za nasze pokolenie tatczyzne w tych latach 90. ma wystąpili ty z postulatem zorganizowania pierwszego kongresu młodych kasiowów. A wabę zrealizowano. Tatczyzna przesta istnieć, chcąc grać alternatywy tyfla, ma zysy łatwo tak piątno, wsiunowie nas inspirował, był tym przytnikiem, to pojawił tam jełta do kasiepizny, zaszczepił matemumę w serce do zysy. To, co ma zysy zrobił, 140 młodych lat w Kartezach, tyłe zysy, to jest sprawa historyczna i to, co tyłe wiedział Adam Hebel, na sobie wziarnie, ale ta czerwony pyla, niech jedno z wama bardzo. Serdecznie dziękujemy moderatorom Adam Ordyś, Mariusz Grzmęca, redaktor naczelny, mój dziennik Amodych. Sekcja edukacyjna na to podzielona. Co trzeba zmienić, jak, kto i ciele. Pierwsi mało programów to nauczy języka kasiepszczykuja i łódźbowników. One są, ale my by chcieli, żeby były dopracowane. Jak? Musiałby się zebrać karno ekspertci, powołany przez Zrzeszenie Kaszewsko-Pomorskie i Jednota Kaszewską, a efekty fajne, jak to było w roku albo dwóch. Kolejny postulat to jest plan łódźbów. Język kaszewski często jest umieszczony w planach na 7-8 łódźbie, co są umieszczone. I co my byśmy chcieli, żeby to był łebrze szkłębie dla wsiedzci. Kto miałby się tym zająć, to samorządy i władze, a 3-4 lata byłoby fajno. Wiący programów multimedialnych, bo one są, ale wszyscy bazują na grach polskich albo niemieckich. My by chcieli oryginalny grę kasiewski. Kto by się miał tym zająć? Wydawiznę. A czas 2-3 lata. Oprócz tego mamy takie trzy dodatkowe postulaty. To są detci. Detci są na kasiewści, ale szkolne często musi chodzić. Do petywaca, nie wiem, gdzie one trafiają. Także to ty się jawi problem.
Oprócz tego szkólne, nie rozumieją pisać. Gadas, ty się problem, także fejno jakby było jakieś szkolenia dla nich, jak było nie sam chodno na nie zgłosyle. I żeby szkólny nie tylko na lekcji gadale po kasiapsku, ale też jak winną z łódźbę, żeby zacy widzele, że mysła tego języka nie wstydzy i po szkole też giedy, a nie tylko jak idzę na lekcję. Dziękuję bardzo. Z Modimane Zama i bardzo wiele płestulatów padło, ale że miało być krótkie i tyłe one są przed ci, muszę to sobie dziś przeczytać, bez rzecz dokładną, bo ja ich 21, ale my we chcele też na krócy, te najważniejsi my wybrali. I tak najważniejsi zachęcba je tak dla wszystkich, przede wszystkim, żeby nie bać co pisać po kasiemsku. Niech ten dwoje osoby nie dobrze mu się piszą graficznie i tu dar gdzieś gdyby ma się jako redakcję mu się te sobie powiedzieć. Czy to nie jest całe to, żeby pisać na najlepiej. Nie, no Brusie rzekł bardziej tak, że młode ledze po prostu nie mają co czego sromać, że idzą pisemko sobie w kaszepści, bo prawda jest taka, że wiele tych piszących starszych do czysta nie rozumieją pisemko kaszepści, bo piszą fonetyczno i do mnie stać się, nie wiem, bo z dziadku redaktora, to jeżeli młody piszą, to i tak umie roboty, jak dostawą teksty tych starszych, które w ogóle działa to, żeby wyrazić to, co pasje będą, czy w prozie, czy w poezji. No i nie powiedz co pisać. My także pisać mamy, nie wiem, Zynk, Stegna, Skra, czy można publikować w rozmaitych innych placach, tak jak Adam, że każdy kto coś pisze na Facebooku, ten coś publikuje. Nie powiedz co pisać i co nie cierować za tym, że mu problemy z pisemką. Znaczy uczyć co tego pisemku jak najbardziej, ale jeżeli mamy coś do wyrażeń literacko, to nie muszę co istnieć, nie muszę co pojęcić. Jeżeli idziemy po 100 lat, to prawie z tym pisuniem po kasiepsku, żebyśmy sobie żebyśmy wydawali więcej kasiepści prozę, bo młodzi ledzy chcą czytać, ale jak na marzekle, welą proza jak poezja, ty mają taką prośbę, żeby było więcej tej poezji. Proza. Rektować więcej kasiepści audiobooków, żeby dało gdzieś w internecie ta kasiepizna była widzony. Apel gdzieś taci mają, że więcej kasiepści książków w bibliotekach, nie plus klasy ci. I dzieło to, żeby to była gdzieś ta nowsza literatura, ta codniowa, jaką my chcemy czytać. Bardziej reklamować na całych kasiepach literackich konkursy, bo jak my wydali to sobie okazało, że ledzy z Kartus nie wiedzą, wiedzą o konkursach w Brusach i z trzeciej strony, ledzy z Brus nie wiedzą, że w Kartusach jest jakiś konkurs, jakieś wydarzenie, żeby to bardziej było propagowane. Wyszło nam, że tych konkursów jest wprawdzie wiele, może nawet Kados, ale my o nich nie wiemy, że tak wprawdzie co przydała jakoś, nie wiem, baza, czy co starczy go choćby do szkolnych. No, mamy maile do wszystkich szkolnych, mogą od kaszepskiego języka, żeby będą miła nie wiedzieli, że nie wiem, konkurs poziomy w rodnym mowie, ja ci bardzo będę się rozwijał je w Betowie Ambrusa, ale co na przykład karty skład kwestycznej nic o nim nie wiedzą. No i szkoda, to jest leżąc do tego, żeby zacząć pisać prawie i szkoda tego nie wyzyskać. Dać apel, nie? Żeby szkolne kasiepskiego języka więcej dzyzdniowi literaturę pokazywali młodym ledzom. Klasyka tiś, ale te dzyzdniowi rzeczy oni chcą wiedzieć, jacy są przystępni, żeby oni mogli w wolnych chwilach tiś do nich zastrzec. To tak do słestro było pod cielenka szkolnych, że w szkole można sobie doznać, że Remus, Derdowści, co tam jest, Hejka może, ale o tym na przykład, że mamy kryminał Komuda, że mamy jakieś komiksy, że mamy dokazy science fiction, to nikt nie wie, bo nie wiem ile klasa uczmy kaszepskiego języka, tak po prostu. Jakby szkolne też nie pamiętali o tym, że literatura na jest, tam jest niczo 40 czy 50 lat. Jakieś hasło zwiększenie we współroboty instytucji kultury z bibliotekami, z muzeum, a na przemiór, żeby uczniowie i szkolne we współrobili z tymi instytucjami, żeby farła często w tym zajaniu, w pisaniu, w poznawaniu literatury. Łekrum tego tworzenie nowych formów wyrazu. I to jest bardzo ciekawa liczba. Mamy nawet ka deklaracja imienną. Karolina Weber i Siemuen Janssen są zobowiązane do tego, żeby stworzyć kasiepską mangę.
Także na mankę po kaszewsku czekamy. Mankę Karolina, mankę Szymon. Do prezentacji. Idź Karolina, która nam opowiedziała, że mogła by założyć spłażyć kaszewski karno literacji na Facebooku. Żeby młody mogli to, co przeczytają, mogli zrzą, mogli powiedzieć, co stacie głębą widzony, czy to tobie co widzę, czy nie. No i łagodzimy, czym ze, ciekujmy na to. Oprócz tego organizowani w bibliotekach i szkołach dyskusyjnych klubów karnów kaszewskich słości, to dark, wiem, ta ci po 100 lat. Gdy ziemel nie styli, ale to, to nie, są młodzi. Młody nie, ale matka sama. Wszyscy młodzi dosyć. Wszyscy go nie gapią. Ale idzie leto, żeby w rozmaitych bibliotekach czy szkołach, w rozmaitych klasach, to jest nawet na ciemowy kawę, to może być trzech, czterech ledzy, ja ci są potykają, choćby rys na miesiąc i na przymorki dają moje. Po tym, co ostatnio przeczytałem po kaszewsku, nawet ka nieformalne może być stać się zędzenie. Idzie leto, żeby na ciłek niższa były w rozmaitych wsach, w rozmaitych miastach, na katem Mielewicy, myślę, z piątych dziewięcy. Wiele postulatów było tą zyzniową literaturę nie plus klasyka, ale młodzi też chcą klasyka widzieć, chcą ją znać, ale nie wiedzą, ona jest przystępna dla nich. Ty chcę, żeby była internetowa strona z tą literaturą, prawie w internecie. Także znaczy postulat, żeby może jakąś jedną stronę założyć, że można w PDF-ach stygnąć, nie wiem, Remusa, tak to wścigłe, Hejka, całą wścigłe i tak dalej. Może warto na tym pomyśleć. I ostatnio da ci apel, ja ci mówię, februny, znywać się. Więcej tłumaczeniów, światowi, nie lepiej płci literatury na kaszewski język. To było wyraźnie zaznaczone, że płci dokazów tłumaczeniów za bardzo nie brakujemy, to z tym, co można dać płeku, ale chcemy tłumaczyć światową literaturę, jaką na przykład z płci go nie znajemy. Osobliwie, że mamy takie dokazy, jak choćby Leofran Polściego, jak ci pisze o Kaszebach, w dokazach science fiction Kaszeby występowają, a to jest po angielsku, a nie przetłumaczone ani na Polści, ani na Kaszewsi i prawie takich dokazów przekazać i tłumaczyć.
bardzo krótko. Myślę, że zaczęliśmy w ogóle od tego, że powinniśmy się pozbyć wstydu. Pozbyć wstydu śpiewania, mówienia po kaszubsku. Ogólnie bycia kaszubą po prostu. Zmienić przede wszystkim mentalność, która ma wpływ na wszystko. I to jest jakby jeszcze początek pracy nad naszym rozwojem, nie tylko w sekcji naszej muzycznej, ale w każdej. Ale u nas od tego się zaczęło. Przeszkodą, na którą często rozwój muzyki trafia, jest brak finansów konkretnie przeznaczonych na rozwój tej muzyki. Padła taka propozycja, aby przy oddziałach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego utworzyć nie jako pomysł taki spontaniczny, ale statutowy, komórki młodzieżowe, które mogłyby leżeć w barcie. Przy każdym barcie i też mogłoby to być przy głównym oddziale, które to komórki młodzieżowe same otrzymywałyby pulę pieniędzy i mogły decydować o tym, na co te pieniądze są przeznaczane. W tym przypadku chodzi konkretnie o pewne działania na rzecz rozwoju muzyki. No, to jest jakby element walki z tą biurokracją i jakiegoś poradzenia sobie z tym wszystkim. Przede wszystkim trzeba dać głos dzieciom i młodzieży, ponieważ jak powiedziała jedna z osób w naszej grupie, młodość to jest taki czas, kiedy ten człowiek chce bardzo wiele powiedzieć, ale nie mówi. Bo tak naprawdę wiele osób nie potrafi słuchać młodych ludzi i dać im takiej możliwości. Więc po pierwsze, trzeba się otworzyć na to, co młodzi ludzie chcieliby w muzyce zmienić. A po drugie, ułatwić im też formę. Dużo mówiliśmy o Facebooku, o internecie, które są takimi mediami, które dają ogromne możliwości do dzielenia się. Jest jeszcze coś innego niż folklor. Folk to jest coś, co wyszło z folkloru, ale ma swój język, tak jak na przykład współczesne brzmienie. Tak jest, tak jak na przykład nawet inspirowane folklorem innych grup etnicznych czy narodowości, ale wynikające z naszej kaszubszczyzny, więc chodzi o to, żebyśmy byli bardzo, bardzo dumni z tego, kim jesteśmy, ale język tego przekazywania, żeby był jak najbardziej uniwersalny. No i jeszcze jedna bardzo ważna istota, rzecz, którą myśmy też wspomnieli, że powstanie grupa, które wszystkie Państwo, to nie by zaczęło, że to ma być ta grupa muzyczna, którą myśmy pracowali. Na Facebooku powstanie grupa, ale chcemy także dotrzeć do wszystkich pozostałych, bo wiadomo, że nie wszyscy mogli w danych grupach uczestniczyć, abyśmy dalej mogli swoje poglądy tam wszyscy się wypowiadać i tak dalej, żeby to dalej żyło, żeby ten kongres nie umarł na tym dzisiejszym jednym spotkaniu, żebyśmy dalej pracowali i cisnęli. Było jeszcze jedno, żebyśmy mocno naciskali też na nasze władze. Tutaj nawet dzisiaj z panią starostą tutaj rozmawiałem chwileczkę, mówię pani, co bo dla mnie Kartuzy naprawdę dzisiaj bardzo mało dzieje, a chcą być stolicą Kaszub. Pani powiedziała, nie, to nie moja sprawa. Ciśnijmy i wymagajmy od nich, żeby po prostu coś zrobili, żeby ta Kaszubszczyzna żyła, a nie tylko, nie, to nie moja sprawa, tak, ja nic nie robię, ale przecież tyle się dzieje i to ma być stolica Kaszub. Także pilnujmy tego i walczmy przede wszystkim o swoją nowoczesną i dalszą kulturę Kaszub. Mamy tutaj napisane takie, tupać nogą o swoją. Tak jest. Sekcja turystyczna. No jest to parę rzeczy, że w tej sekcji turystycznej pana nie plus lecę wtedy, co na tak. Turystyka to jest zainteresowanie, ja się tam hobby, pasja, ale też lecę jeszcze na co dzień robię po turystyce i plus lecę z Westrzydnej Kaszy, ale też bo. Z Lordowych Kaszy, Westrzydnych i Spoliowych, Chojnice, Gniewino, więc ten łebys turystyczny na Kaszaba go bardzo szeroki, bo zajmował prawie cały region. No i właśnie to tak pogrupowane, to nasi postulaty, patrzcie, cztery webinę, albo cztery grepę. I to prawie będzie dało, że łeny nie tykają z plus, są i turystyci, ale rozmaite celów się cykły. I pierwszy taka webina, taka grepa postulaty, to jest obywatelska aktywność. I to super wdrażało wiele razy, że wyśmy jednak przemyśleć do rozmaitych stowów lub organizacji formalnych albo nieformalnych karnów. Ja ci się zajmują tak wyglowo, zajmują w kasiewiznie, ale nie plus z tym rozmaitymi aktywnościami, które na kasiewach, pojezdywaniem naszych regionu na rozmaitych webinów
i aktywnościów, czy to na kłełach, czy biegonim, czy kłedzenim biegte, czy jakim stawiatrowaniu, bo to na nabytu leśność do poznawania swojego regionu, budowanie tożsamość, kasiepsi tożsamość, da się świąte kasiepsi. Żeby też nam też zanurzało na tym, żeby mieć starą taką swoją przestrzeń, swoją remo w kulce, żeby też w tej przestrzeni, na ich wsach, w tym krajobrazu był też pożółtk. Bo to też mycesk na to, jak wlecę, jak turystce przyjeżdżający tu postrzegają, jak widzą na kasiebę. I tu można nadstać i no, żeby też rodzaj łyciec w ciele celem na takich konsultacjach społecznowych tykających się za zagospodarzenie przestrzeni. I drugi taki grepa tych postulatów to tykała się edukację. Tutaj pojawiła się taka łódba, żeby powstało taki jeden muzealny festiwal, taka ekspozycja multimedialna, tykająca się całej historii Kasi. Betery, czyli ludzie przejeżdżają z Błytna, aby nawet Kamyka się minimum, my takiego muzeum, gdzie możemy łec z początków do dnia, możemy przestrzec, jak ta historia Kasiebów wezdrzała. Nie? Teraz to znowu my, jak jedziemy do Cepry, to co tam możemy zadoznać? Do Wdzydzów, czy jest do Wejrowa, do muzeum? To nie ma takiego jednego muzeum. Żeby też zachęcać swoich dreków, swoich znajomych do poznawania swojego regionu. W takiej łyferce turystycznej pojawiła się taka łódba, żeby też były taki regionalny wieczory, taki wieczornice, gdzie ledzę, aby turysty, aby my też mogli dowiedzieć się o jakichś kwestiach, no, wyglądu wiedzy o Kasiebach. Wiedzy o Kasiebach. Chodzi o to, żeby stwarzać turystom taki bezpośredni kontakt z żywą kulturą kaszewską. Taśmą pracą mam wobec Centra Informacji Turystycznych. W ostatnich latach dzięki funduszom unijnym powstało w naszym regionie wiele. Ładne powinno być wypełnione jak najbardziej naszą kulturą. Język kaszewski powinien być słyszony do ucieczki w tych placach. Strój kaszewski, kontakt z twórczością ludową. To wszystko tym powinna rzec Centra Informacji Turystycznych, tak my to widzimy. No i taka trzecia grupa postulatów to tykało się wizerunku i promocji Kasie. My są zgłębione w siatce, że nie ma taki jednej spójnej wizji promocji Kasiu, jak by była uzgodniona bez siatki pojawia te kasiewści. To, co stało cielec, bo taki projekt Kasiewski w Biestrzynia i tam wioskę Zołowy Dzyl, ale inne cztery nie dogadały sobie tam ich felowało w tym sieci. I temu by się przydały takie witacie, nie wiem, może na granicach, na granicach Kasieb. Ja ci powiem, były takim sygnałem do ludzi przejeżdżających z Kłelści, a tyś z Błytna z zagranicy, że te ruiny są na Kasiebach. Także to jest taki spójny system turystycznej informacji, chodzi o te drogowskie w takich bardziej letniskowych, bardziej turystycznych mieleznach. I też wychodzące na tak jakby procent tych wszelkich dyskusji o stolece Kasieb, myślę, to było wart przez nas taki tytel kulturalny stolice Kasieb każdego roku innemu miastu na Kasiebach. I w takim miejscu cały rok by miały plac jakieś rozegracje kulturalne i tyle ledzę pomogli poznać, co je takiego Kasiebści prawie albo w Lambuerku, albo w Człekowie, albo w Batowie.
cię w płycy. Ale nie ma sprawy, że było w się to mięso, ty szpital w restauracjach, czy ty można dostać z wrekową zupę, czy ty można dostać z gąs, czy tak jak te są popularne we wdezakupanci, nie? Żeby te wyprawa, to Kasia Przyjezdu było dość przystąpne. No i na sam Queens, taki grepa postulatów, klikała co transporty. Bo też ten transport co rozwija, my Kasia Przyjezdu też położono blisko latawiścia w tej spiralnej głębie i też we wstydzie PKN-ko, ale w leje taci przewozów, takich błysów, jak się teraz wyzywały ledzy z takich letnich spływek w Słów, czy Mleznów, nad Młeżą, albo ty, nie wiem, na przykład w Kartyzach, gdzie ledzy przejeżdżający tu poną do Kartyz, mogliby by studka w Zoom, od razu na nim wyciekł bus, ja ci i w Zoom, na przykład to. Chodzi tyle, ja ci są największe problemy, jeśli chodzi o część filmowe teatralne. I taki reasumując to wszystko, ty jeden z problemów, ja ci je tak poprawdę w każdej sekcji, to są finanse. I jedna z wymów to była, żeby każdy, kto chce by się tym zająć, żeby szukał w swoim okoli finansów, w urzędach, w szkołach, bez wśród sponsorów, żeby każdy łatwo chciał to zdać i żeby jakby na swoje ranka to szukał, bo to naprawdę je, ale trzeba jakby sobie do tego dostać i ten wyzyskać to, co można. A druga rzecz to jedyś reklama, bo tak po prostu to mnie sobie wydaje, że je to rzeczy filmowe, teatralne na Kasiewach, ale my mało o tym wiemy, bo jakby to sądzę w takich miejskich grepach i nie ma żadnej reklamy, żeby na ogóle wiedzieć, że powstawał nowy do Krystii, nowy film krótkometrażowy, tego jest bardzo mało, a ta reklama bądź duże do tej, że tyś są znalezione ci na to, co my i robimy. Druga rzecz to jest taka monotonność w tematyce, jak jest robiony na teatralnej miznie. Taki postulat jest, że trzeba być kreatywnym, trzeba znaleźć nowy tymy i żeby te dopisy nie były we Kasiewach, ale były we rzeczem Kasiewów, we tym, co są te rycerze, a nie we, tak jak na to cile razy powtórzę, we tym, jak cile wezdrzały wesela. To jest też bardzo ważne, żeby to wiedzieć, ale to nie jest aż tak interesujące. Teraz trzeba wiedzieć o tym, co jest. Teraz o takich problemach, które nas dotykają, bo to ludzie chcą też wiedzieć i o tym chcą wiedzieć, że to prawdziwe, że ten temat na Kasiewach też istnieje. Kolejna rzecz to jest oderwanie tylko od teksty, żeby to nie był po prostu tekst, żeby wkładać do tego ruch, żeby myśleć nad scenografią, nad muzyką, żeby to było ciekawe to, co my chcemy przekazać, bo tak naprawdę w teatrze tekst to jest to ostatnie, to co dochodzi do człowieka. Pierwsi to są emocje, pierwsi są te rzeczy wizualne, które my widzimy. I to jest bardzo ważne, żeby to wkładać w to, co my chcemy zrobić. Kolejna rzecz to jest dokształcywanie się. My gadamy o tym, że problem jest język kasiewski, że nie wszyscy rozumieją to, co my chcemy im przekazać. I ważne jest to, żeby coś nadowiadywać, żeby się nauczyć, żeby robić warsztaty, kursy z aktorami. Prawdziwie ma bardzo wiele rzeczy z tym. Można robić to razem, można osobno, można dla dzieci, z studiów, dla dorosłych. Naprawdę bardzo wiele w takim konkursie można zrobić, a taka motywacja jest bardzo potrzebna, bo takie jest dość wiele konkursów muzycznych i wtedy widzimy, że powstaje nowa muzyka, że ludzie piszą teksty, płyto, żeby zaczynając od dzieci, żeby będę miała co płykać na tym konkursie i też się rozwijają instrumentalnie te funkcje. A jeżeli chodzi o teatr, film, to jeszcze tak stoi. I myślę, że taki, można by to nazwać festiwalem, że taki festiwal, bo jest festiwal filmów kasiewskich, ale tak naprawdę to nie ma tyle, co na nim pokazywać. Bo my mamy bardzo wielu filmów takiego, co było zrobione od 60-tych lat. Ale nowe rzeczy nie powstawają tak bogato, żeby można rozwijać ten festiwal. I im więcej tych rzeczy będzie powstawało, tym lepsi będzie weźcie nic na tego festiwale i też
tego, co tych konkursów na chterny nowe życie będą powstawały. Ja już bym dodał tu króciutko co do tego finansowania, bo to jest bardzo ważne, bo nie ma co zrobić i my musimy to rzec, kasiewski teatr, jeśli nie mają postaci niewidzę. Jak my chcemy mieć dobrych aktorów, to oni muszą robić z profesjonalistami. Ktoś może mieć talent, ale jak nie ma praktyki, to tego talentu nie pokorzy. I temu my brakujemy dodatków na przykład na profesjonalne szkolenia aktorów. Tu z finansowaniem prawie Weronka już rzekła o tym, że musimy po prostu uderzyć was do gminów, do samorządów, ale też do prywatnych sponsorów i też bawić co w crowdfunding. To znaczy są portale takie jak zrzutka.pl, gdzie po prostu piszemy, że mamy taką sprawę, chcemy wystawić spektakl, brakujemy teli a teli i kto chce, kuli chce, może przelaz na ten cel. I to są też nowy wzór finansowania, ale my musimy na niego wlec. Jeśli idzie prawie teatr, no to też chcemy podkreślić, że to jest coś, co teatr w uprocenieniu do telewizji, do takich rzeczy, pokazuje, człowiek co tam tylko sprawdzenie ma emocje ma. I temu to jest bardzo ważne są te przeżywci, myślę, że to wszystko, co ma chce. A prawie już rzeka, że co do finansowania i rozkucia, co do finansowania ogólnie nie pod postulat, bo ja ci nie jednego dałem co jakiś czas, że musimy mieć jedna teatralna instytucja, jak obecniała albo przez Rzesienim, albo przy jakimś Domu Kultury, Kasiewski Teatr Łyglowy. Równak wychodzą na to, że te Łyglowy teatry, te teatry jak się dzieją we wsach, w miastach, one mogą spełniwać ta funkcja, jaką spełniwają. My plus chcemy, żeby podwyższać ich niewidz na przez to zielone modu lepiej finansowany, lepiej reklamowany i bardziej profesjonalny przez to, że z profesjonalista ma robią. I żeby odpowiadały na cesyjsi problemy, żeby one są zajmowały nie plus kasiewizną, ale na przykład problema ma nałogów, problema ma polityczny ma i tak dalej, bo tym co zajmą teatr. Teatr jest temu, żeby zadawać ciężkie pytania i żeby pokazywać ledzą prawdę. Czasem nawet jak oni tej prawdy nie chcą ciec, ale my musimy publiczność czasa chlapnąć w pesk i prawie tak jest rola teatru. No i chcemy sobie żeby ten teatr ta rola zistnił. To, co kiedy spłyskało tam tyle miesięcy w naszych głowach, ta myśla, zrealizujemy pierwszy kongres młodych Kasiewów, zyskuje historią zonkawana. I na początku wierdzi, bardzo wierdzi Bóg zapłac dla tych wszystkich, którzy są zgłosili na kongres. Bo bez bai tego to nie było. Dla bai wierdzi brata. Sekcji muzyczne i było bardzo fajne słowo, nie leźliście, jedny uciąstnicy. Ona gada, na ma tyle nikt nie chce uciekać. My sami przyśle, traktujemy to, można to tak potraktować, jak wolontariat. Niech pójdzie nazywy jak chce. To jest potrzeba serca. I za ta potrzeba serca wielki Bóg zapłać, jeśli jest w prawach lewali. To stwierdzenie, że to jest dopiero początek. To, co sodzejało przed kongresem, wali aktywność na Facebookach, zaangażowanie wielki młodych ledzy, to był ten przednówk. Terie to wydarzenie, a to, co wodze płetym, na to się zciekujemy. Ale to, co samo nie zrobimy, my musimy sobie to bardzo mocno włączyć. Ciepłe wszystkim bardzo serdeczne życia. I oddywam głos jeszcze wiceprzewodniczącej Wiktorowi Świadce. Ogromne podziękowanie dla prowadzących, Weronici i Roberta. Ogromne podziękowanie. Ogromne podziękowanie dla zarządu Kasubi za przygotowanie pierwszego Kaszepsigłe, pierwszego forum Kaszepsigłe w Kartyzach. Ogromne podziękowanie dla mediów. Terminowe, które wszech obecne i do końca znana tu jest są. Podziękowanie dla pani redaktor, między innymi pani Stefanowskiej z Dziennika Bałtyckiego. Przytrwała do końca. Ogromna zonka dla was, że tu jest na przejazd do Kartys. Ja chcę podziękować jeszcze wszystkim sponsorom, tyś urządowi gminy w Kartyzach, ale tyś osoblewie tyłe do domowy kultury w Kartyzach i lecą w termy stołu, od początku tyłe są wielkie brawa dla nich. To jest wielka obecność.
pozwali zasłatowiełą koło. Myśla się raza z Witkiem w pływie mezie piersi, kongres młody z Nekasiewści uwyżymy za zamknięty. Brawa!